Karol, jako drużyna jesteśmy tutaj pierwszy raz w tej hali. Jak tutaj się czujesz? Jak dzisiejszy trening przebiegł? No myślę, że hala bardzo, bardzo fajna, nowa. Przyjemnie się tutaj trenowało, także jesteśmy pozytywnie nastawieni na jutrzejszy mecz. Wygraliśmy ostatnio bardzo ważny mecz z PGS Krą Bełchatów w Wiławie. I czy takie uczucia, taki nastrój były u Ciebie już w tym sezonie? Tak jak po tym meczu z Bełchatowem ostatnio. Na pewno po zwycięstwach jest dużo lepsza atmosfera i gdzieś to drużyna się bardziej się buduje drużyna. Uczucie jak po każdym wygranym meczu. Wiadomo, że wygrać z Bełchatowem nie zdarza się często, także na pewno coś przyjemnego. Jutro gramy o trzecie zwycięstwo z rzędu z Radem na Czarnymi Radą. Teoretycznie przeciwnik może się wydawać na papierze słabszy. Jak ty to oceniasz? No bo są daleko za nami w ligowej tabeli. Myślę, że każdy mecz w tej lidze jest trudny. Tym bardziej w Radomiu nastąpiła zmiana trenera, także śledziliśmy kilka ostatnich spotkań. Grają naprawdę dużo lepiej, także na pewno nie będzie to łatwy mecz. Ale no, przyjechaliśmy tu podtrzymać naszą serię zwycięstw, także damy z siebie 100%.